Piątkowy wieczór na boxpiprapy.pl pojawiła się nowa aktualizacja. Zostały dodane przede wszystkim nowe sety oraz zapowiedziane nowe eventy i nowe zmiany. Jakie są to zmiany? Oglądajcie odcinek, aby się dowiedzieć. W tym odcinku dość nietypowo losuję dla was rangę MVP. Jedyne co musicie zrobić, to zostawić suba, lajka, dzwona oraz napisać w komentarzu swój nick. Osoba, która wygrała w poprzednim odcinku, wyświetla się właśnie na ekranie. Dobra widzowie, właśnie wleciał update na boxpiprapy.pl. No i generalnie zmieniło się kilka rzeczy. Teraz je w sumie przedstawię, co się zmieniło. No i dowiecie się naprawdę o bardzo ciekawych zmianach. Ludzie już otwierają rapy boxy. No i szczerze mówiąc, ja również otworzyłem rapy boxy. No i zaspoileruję wam, drop był niesamowity. I szczerze mówiąc, jestem mega zadowolony z tego dropu, który nam wypadł, bo otwierałem razem z Dukaleksem. Generalnie drop będzie w późniejszej fazie odcinku. Na początku chcę dla was omówić zmiany, które wjechały na rapy. Pierwszą zmianą jest to, że jest nowa waluta. Jak wiecie, już było praktycznie w bilionach i dużo osób się strasznie machało z wystawianiem przedmiotów, więc administracja tutaj skróciła nam liczbę zer, a mianowicie wróciliśmy do startowej fazy serwera i gramy z powrotem na 1000. Czy jest to coś fajnego? Uważam, że tak, ponieważ naprawdę tych zer już było za dużo i szczerze mówiąc ciężko się grało i to wszystko obliczało. Oczywiście rapy boxy zostały zaktualizowane, więc, że tak powiem, spoko, to standardowy zabieg. 45 sety to do trafienia maksymalna aktualnie rzecz. No i powiem wam, że trochę tych 45 itemów wypadło, więc naprawdę jestem mega zadowolony. A do tego w tym odcinku również otworzymy sobie runy. No i z run naprawdę również trafiłem niesamowitą rzecz. Także co, przechodzimy sobie elegancko tutaj już pięknie do omówienia tego, co zostało na... Jeżeli chcielibyście nowego teksturpaka na nowe sety, to zapraszam na mojego Discorda, link w opisie. Teksturpak znajduje się na kanale TXTpaki. Jak już pobierzecie, to kliknijcie sobie tutaj reakcję, no i będzie fajnie. Teksturpaki są do setów 46, czyli najnowsze. Okej, jesteśmy tutaj już pięknie na Discordzie serwera rapy.pl. No i z tego, co na początku się dowiedzieliśmy, to aktualizacja została przesunięta z godziny 18 na 19.00. Ale to nic się nie stało, to całkiem normalna rzecz. Oczywiście został wprowadzony Unbalala na serwerze, ale dla osób bez sperma. Aktualizacja, 5 nowych setów, klucz o 20 dla wszystkich. No i tutaj bardzo mnie ciekawi nowy event na serwerze, ponieważ w sobotę o godzinie 12.00 zostanie odbyty event, o którym dopiero dowiemy się jutro, więc jest to naprawdę bardzo ciekawa rzecz, no i na pewno na tym evencie wezmę udział. Oczywiście tutaj o tym, co wspomniałem już na początku, wymiana waluty, zostało to wszystko podzielone przez marsjański pył, bo bodajże te 16 777 216 dolarów to jest wartość marsjańskiego pyłu. Nowe sety, set Hulka, set Kapitana Ameryki, set Złota, set Tora, set Pikachu. Wiadomo, standardowa rzecz, to co powinno być przy każdej tak owej aktualizacji. Skup przedmiotów, o, tego nie zauważyłem. Nowość na serwerze, pod slash skup będziecie mogli automatycznie sprzedawać zdobyte przedmioty. Emotka szoku. Po wpisaniu slash skup stworzy wam się skrzynia przedmioty, które do niej włożycie, zostaną automatycznie sprzedane. W zamian dostaniecie obliczoną przez system wartość dolarów. A to jest bardzo ciekawe, czy jak będziemy zabijali Steve'ów, to automatycznie te przedmioty po wrzuceniu nam się będą sprzedawały. Mega fajna rzecz. Nowa strefa PvP, no i bardzo mnie to ciekawi, co właśnie nastąpi o godzinie 12. No jest napisane, nie można latać na elytrze w nowej strefie, czyli zapewne będzie to coś jak strefa bez elek, ale nie będzie tam stręża dwójki, tak mi się przynajmniej wydaje, aczkolwiek nie wiem. No i przedmioty po śmierci wracają do waszego ekwipunku, czyli jest to już teraz widzę kopia strefy eventowej. Całkiem spoko rzecz, bo będzie się można poklepać na ranking bez straty itemów, będzie na pewno tam bardzo dużo klep. No więc tak jak widzieliście widzowie, to są najważniejsze zmiany, które zostały wprowadzone na serwer. Jest to tak naprawdę odcinek jak ostatni, aktualizacyjny, czyli i że tak powiem wlatuje aktualizacja. No i ja sprzedaję wam najważniejsze informacje, no bo nie każdy czyta Discorda. Generalnie teraz nie pojawiały się odcinki przez ostatnie dni. Wiadomo, trochę mi się znudziła rozgrywka, bo nie było nowych setów i tak naprawdę nie miałem już co ulepszać. Więc już teraz ruszamy naprawdę z odcinkami co dwa dni. No i myślę, że pojawi się naprawdę bardzo dużo ciekawego kontentu. A jeśli się nie pojawi, to możecie mnie schłostać. Nie, nie, o, są mega lagi na serwerze ogólnie, bo ja też mam lagi. Czekaj, koło Ironmana? O kurde, stary, nie mogę się zatrzymać. Dobra, jestem, gdzie ty jesteś? Dobra, to ja otwieram pierwszy, okej? Okay? Dobra, to otwieraj. Dobra, to czekaj, pierw otwieram te 10. Uwaga, pierwszy rapy box i trafiłem. Nie no, jak? Z pierwszego. Dobra, faj. To teraz ja.
O kurde, 32, to słabo. 32 fragmenty, dobra, to teraz ja otwieram rapyboxa dla siebie, uwaga. Pyk. Klata 44, okej, dobrze mi leci. Dobra, o buty 44. Dobra, otworzyłem, uwaga. 6 uranowych pyłów, ale ci daje. Jest. Ja ej, to jest nie fair, ty taki dobry drop dostajesz. Miecz. Dobra, to miecz. Ja mam jeden miecz 45, a ty masz drugi 45, ja go zostawiam dla siebie, nie? Aha, ja dostałem elytrę, nie no, nie wytrzymam, nie? O, no, głowa, 45. Ja trafiłem dla ciebie elytrę też, dobra. 4 klucze. Dobra. Trafiłem buty 45 dla siebie, okej. Okay. To jest git. 6 gwiazdnych. 6 gwiazdnych, dobra, ja teraz otwieram dla ciebie, pyk, poszło. Kilo 44. A co? Nie no, następne galaktyczne. Co dobra, teraz dla siebie. Klata 44 kolejna, dobra, dawaj. O, spodnie 45. Dobra, teraz dla ciebie. Klata 44 dla... Nie, czekaj, co ja trafiłem? Szczerze nie wiem, co trafiłem. Klucze jakieś albo dwa. A, jeden uranowy pył dla ciebie trafiłem, okej. Okay. Dobra, jeden uranowy pył, no. Dawaj. Dobra. Buty 44, już dwie pary. Dobra, otwieram dla siebie. Klata 45. Tego Thora, dawaj ty. O, nie no, kilo 45. Dobra. To teraz dla kogo powinno być? Nie wiem. Teraz chyba dla mnie. Okej, okay, 48 fragmentów kosmosu, no. Buty 45, dobra, git. Dobra, dla ciebie. 48 saturnowych, okej. Chyba F. Nożyce 44. O kurde, dobra, słabsze, dobra, teraz git. Dla mnie. Stak fragmentów kosmosu, git. Spodnie, ale 4-4. Dobra, dla ciebie. Znaczy dwa sety chciało dostawić, tylko klata jeszcze. Klata 44 dla ciebie poleciała. Aha, cofał mi rapy boxa. Okej. A spodnie 45 kolejne. Dobra, uwaga. Dla mnie. Fragmenty kosmosu 32 chyba. Dobra, dawaj. Spodnie 40. Ile tych setów? 44. Dobra. Buty 45 dla ciebie. Ojeju, 48. Pf. 32 saturnowe dla ciebie. Nie, więcej. 48 saturnowych dla ciebie, no. Jeden uranowy. W ogóle mi tego uranowego nie poleciało. Uwaga, i ostatnia rzecz. Mnie 44 dla siebie trafiłem, git. Dobra, spoko. Czekaj, to ja jeszcze mam 3. Dobra, to o, miecz 44. Nice, dobra. 44. Teraz następny. Nie wiem, chyba klucze. A nie, nie klucze. Odłamki 32 i buty 44. No i git, dobra. Też nie ma tragedii. Nie ma tragedii, dobry drop poleciał, mega dobry, naprawdę, jestem zadowolony. No i dobra, moi drodzy, podsumowując otwieranie skrzynek, powiem wam szczerze, że jestem naprawdę zadowolony. Udało mi się trafić całego seta, no i moi drodzy, mamy na ten moment tutaj, że tak powiem, nożyczki 44, dwie klaty 44, buty 45 oraz miecz 44. No i szczerze mówiąc, jestem naprawdę z tego bardzo zadowolony. A, no i oczywiście trafiliśmy również, moi drodzy, hełm Thora, więc naprawdę jesteśmy nieźle uzbrojeni. No i klatę sobie sprzedam i kupię spodnie, więc będę cały naprawdę dobrze wyglądał. Trafiliśmy również fragmenty kosmosu, gdzie za chwilę sobie otworzę runę, gdyż uważam, że jest nowy update, to powinno być nowe szczęście na serwerze. Także jedna runa tutaj na świeżości zostanie przeze mnie otworzona, więc ja sobie szybko zmienię CH. Uwaga, co trafimy z runy? Mam nadzieję, że coś dobrego. No i uwaga, losowanie runy, no nikt tutaj mi, że tak powiem, nie przeszkodził, więc widzimy animację w 100% fazie. No i trafiliśmy, moi drodzy, runę spowolnienia. No szczerze mówiąc, nie liczyłem, że trafię coś dobrego, raczej się spodziewałem, że to będzie syf, ale za chwilę zobaczycie otwieranie moich kolejnych run, gdzie trafiłem runę siły, no po raz kolejny, więc naprawdę fajnie. Dobra, więc kupuję sobie szybko spodnie za 120k, no i jesteśmy już cali w nowych eventowych itemach, w sensie nowych aktualizacyjnych itemach, 44 na 45, więc jestem naprawdę zadowolony z tego dropu, no i przede wszystkim szczęśliwy. No, dobra, dobra widzowie, to jest ten dzień, kiedy trafi siłkę. To co jest najciekawsze, to że trafiliśmy ostatnio odporność i siłkę, oznacza to, że właśnie mamy na wylosowanie dwie runy.
Więc będzie to losowanie warte około 10 bilionów. I chciałbym tutaj w tym momencie zaznajomić was z faktem dokonanym, iż za chwilę trafię w różnej kolejności i odporność i siłę. Dlaczego was o tym informuję? Dlatego, że właśnie dostałem informację od Tobiasza Gaminga, że został mi podkręcony drop. Okej, wylosowaliśmy jedną runę w tym momencie. Tutaj widzę, że jakiś bolszewik już zakupił pięknie kit czy coś tam innego. Uwaga, i mamy dwie runy. Dwie runy mamy, moi drodzy, dwie runy. Tam oczywiście jakiś Jasiu z Minecrafta próbował mnie oskamować, ale życzymy mu wszystkiego najgorszego. Runą trafioną przez nas jest, proszę państwa, runa spowolnienia i właśnie chce mi się żygać, a raczej to jest druga runa trafiona, bo to była druga runa dla Bebetona z drugich fragmentów kosmosu. I czuję się właśnie załamany, gdyż wypada runa spowolnienia i jest to runa, która jest warta gówno. A tamta runa, którą trafiliśmy... zrobimy coś takiego, widzowie, czekajcie. Czy ja mogę ją odpalić? Czy ja mogę tą runę jakoś w ciemno? Czy teraz widać runę? Teraz powinienem chyba trafić. Teraz powinienem chyba trafić już, bo przesunęłem trochę bardziej myszką. Ale ludzie piszą F na czacie, więc zapewne trafiłem... Nie chce mi się wyzywać. Po co? Jakaś runa AFK dodana jest do dropu. Po co? Ja się pytam, po cholerę ktoś wpadł na pomysł, żeby dodać runę AFK.